Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda. Witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj przesadzamy rośliny do ceramisu. Zaczynamy przygodę z semihydroponiką. Zapraszam Was serdecznie. Od dłuższego czasu zastanawiałam się właśnie nad uprawą semihydroponiczną. Zdecydowałam się pierwsze swoje kroki z właśnie semihydroponiką zrobić z ceramisem. Pomimo tego, że mam zapasy keramzytu, to nie zdecydowałam się na uprawę właśnie w keramzycie, czyli tak zwana leka. To jest skrót od tego, że to jest właśnie ekspandowana glina. Zdecydowałam się na inny produkt z gliny, tylko takiej dużo mniejszej frakcji, właśnie na ceramis. Zobaczymy, opinie są skrajne, jedni ceramis uwielbiają, inni uważają, że to jest absolutny niewypał. W każdym razie na pewno uda mi się go jakoś wykorzystać, ponieważ jeżeli nie sprawdzi się właśnie do uprawy semihydroponicznej, to może stanowić po prostu jeden z elementów tak zwanego bigosu, czyli czegoś, co mieszamy w dowolnych naszych preferowanych proporcjach naszego podłoża, czyli rozluźniamy podłoża produkcyjne, które są oparte głównie o torf lub włókno kokosowe coraz częściej. One chłoną zbyt dużo wody, nie sprawdzają się w naszych warunkach, a to co się sprawdzi w naszych warunkach, no to musimy sprawdzić sami. Na pewno wymagają rośliny po prostu wymiany podłoża i jakiegoś takiego rozpulchnienia, tak aby nie tylko podłoże chłonęło wilgoć, ale żeby też były dobre stosunki powietrzne, żeby korzenie miały dostęp do powietrza i właśnie takie granulki, jak właśnie ten ceramis, czy to jakiś keramzyt w różnych frakcjach. Keramzyty też są większe, są mniejsze, perlit, vermiculite, pumax, rozmaite jakieś tam są takie możliwe jakieś produkty do zastosowania. Wszystkie one powodują, że nasze rośliny właśnie rosną szczęśliwie, a jeżeli chodzi o proporcje, to myślę, że każdy dochodzi do jakichś swoich preferencji. Ja jeszcze z ceramisem w takiej nawet formie nigdy nie miałam do czynienia. To jest moja pierwsza paczka, także zobaczymy. Spróbujemy semihydroponiki. Jak nie, to tak jak powiedziałam, trafi do bigosu. Bigos właśnie, ta nazwa polega dokładnie, wywodzi się od tego, czym właśnie bigos jest w kuchni, czyli wszystko, co mamy, co się nam gdzieś nam winie, można pomieszać, wymieszać. Za każdym razem bigos wychodzi inny, ale za każdym razem jest bigosem. I tak to właśnie działa. Także zaczynamy. Ceramis ma takie granulki, natomiast one rzeczywiście dość mocno się osypują, jeżeli chodzi o taki pył. Już nawet jak teraz przechyliłam, to nawet czuję w powietrzu, że taka gdzieś jakiś taki pył się unosi. Wiem, że jeżeli chodzi o pracę z perlitem, to szczególnie trzeba uważać właśnie, żeby najlepiej stosować perlit zawsze w wersji namoczonej. Też także taki mamy właśnie produkt. Tak to wygląda. Wygląda jak taka pokruszona cegła. Jest to lekkie. Czy się kruszy w ręce? Tak, bez najmniejszego problemu. Jest taki właśnie porowaty. Ma taką porowatą strukturę. Takie małe granulki. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jestem tego bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o ten pył, można w teorii to płukać, można to myć, można to zostawić, ale jeżeli chodzi o zostawienie, no to potencjalnie jest ryzyko, że pył ten może gdzieś nam zblokować, szczególnie jakieś takie drobne korzenie. Więc żeby tego uniknąć, to zaczynamy od namoczenia. Tutaj mam litr wody, to jest woda, normalna woda z kranu. No i zobaczymy, jak się taki ceramis nam zachowa po namoczeniu. Dzieci powinny do tego zawołać, bo to takie można było uznać za takie sensoryczne jakieś zabawy. No i rzeczywiście jest ta woda dosyć taka rdzawomętna. Także tego pyłu dość sporo, wydaje mi się, tutaj jest. No nic, pozostawimy to w takim razie do namoczenia i potem z takim już wymoczonym i odsączonym nasicie ceramisem zaczniemy przesadzenie rośliny, ale to tak naprawdę będzie na drugi dzień, ale jakby to powiedzieć, czary montażu spowodują, że Wy zobaczycie całość w jednym kawałku, także widzimy się, kochani, z Wami już za chwilę. Jestem już przygotowana, mam dwie miski, mamy sito i sprawdzamy.
Tutaj widać, że ta woda zdecydowanie jest mętna i taka rdzawa, także sporo tego gdzieś się wydobyło z tego naszego ceramisu. No kolor taki dokładnie, jakiego byśmy się spodziewali, no więc zobaczymy, odsączymy. O, tutaj widać, że nawet na dnie taki osad bezpośrednio gdzieś się jakiś pozbierał. Chociaż teraz tym wzruszyłam, także widzę, że sporo rzeczywiście tego pyłu na ceramicie znajdziemy, więc wydaje mi się, że to namaczanie może mieć dużo sensu. No i tak to wygląda. Pewnie jeszcze chwilę będzie musiało poodciekać, natomiast o, woda jest zdecydowanie brudna i tak jak widzieliście, jak przechyliłam, no to tego osadu na dnie też się trochę na pewno znajdzie, także zostawimy to w spokoju na chwilę, niech chwilę jeszcze poodcieka. Ja w międzyczasie poogarniam tutaj, no i zaczynamy z przesadzaniem. Jestem już gotowa, przygotowałam sobie taką małą osłonkę produkcyjną, to jest osłonka o rozmiarze 8 cm. Mam przygotowanego mojego delikwenta Birkina, który został ponownie ukorzeniony i ma takie korzenie, które właśnie rozwinął już w wodzie, więc myślę, że ten transport do nowego podłoża, do ceramisu powinien być dosyć bezkłopotliwy. I mamy nasz ceramis, żeby tutaj właśnie jak najmniej nabrudzić, to sobie to po prostu tak położymy. Producent zaleca, żeby 1/3 doniczki wypełnić ceramisem, a następnie umieścić roślinę. I tak też zrobimy. Następnie uzupełnimy doniczkę. No jestem super ciekawa naprawdę, jak ten eksperyment się powiedzie. Jak to wszystko wyjdzie. Też ciekawe, jak będzie ze stabilnością tej rośliny, bo wiem, że część osób na te keramzyty to głównie narzeka, jeżeli chodzi o to, że po prostu te rośliny się przewracają. No, sprawdzimy. Sprawdzimy. No nie będę tego jakoś tak tutaj maltretować, ale podociskam w miarę. Bardzo się to klei do rąk. Nie wiem, ziemia to się chociaż osypuje. W sensie ręce są brudne, ale to się tak przykleja do tych mokrych rąk i... No dobra, no to mamy posadzone, po prostu, można powiedzieć, nie wiem, co to za wielka filozofia, faktycznie szybko szast, prast i poszło. No więc mamy posadzone i mam taką też do tego dopasowaną osłonkę. Proszę bardzo, całość jest z Biedroneczki. W Biedronce były takie cudne, to Wam pokażę na innej, bo tego teraz nie da przekręcać, ale takie filodendrony, to były skandensy, po 4,20 naprawdę i właśnie w takich osłonkach, także żal było nie brać, bo bardzo fajne sadzonki, super mnie cieszą, a teraz jeszcze sobie to właśnie wykorzystamy do przesadzenia, także tak to się prezentuje, właśnie wygląda, jakby sobie tak stał w potłuczonej doniczce, zobaczymy, jestem super ciekawa, będziemy testować, zobaczymy co dalej. A ja się biorę za kolejną sadzonkę. Kolejną sadzonką będzie moje syngonium. To jest takie jedno z sadzonek, które udało mi się ukorzenić. Tutaj już nie ma tego pędu, z którego to się w zasadzie ukorzeniało. To, że cały został tylko ten pęd, który ta roślina nowy wytworzyła. To był taki ogryzek ukorzeniony. Także no, ukorzenił się zacnie. Popatrzcie, jakie długie korzenie. Jakie długie korzenie, myślę, że mają z 20 cm same korzenie, gdyby je tak rozprostować, no po prostu gigantyczne. Trochę są zielone, bo no bardzo długo stały w tym słoiku i niestety no mają dostęp do światła i trochę te glony tam się rozwijają, ale nic tutaj tak jakby brzydko nie pachnie. Na końcówce korzeni widać, że są białe, aktywnie rosną, także zobaczymy. Zobaczymy. No tutaj w najgorszym wypadku do tego syngonium mam tyle sadzonek, ile bym tylko chciała. W zasadzie każdy, kto ode mnie się wymieniał jakimiś roślinami, cokolwiek kiedyś dawno tam kupował,
Do tego syngonium zawsze dostawali sadzonkę, co najmniej jedną, jako gratis, także to jest roślina, którą ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma takie syngonium u siebie w domu, to jest jakaś spora szansa, że może to jest ode mnie, bo narozdawałam tego ogromne ilości, a w zeszłym roku pocięłam, bo było gigantyczne. Osiągnęło rozmiar 1,80 m, przy czym było tak spiralnie pozwijane na takim cylindrze metalowym, więc sama roślina była jeszcze dłuższa. To są małe liście. Ta roślina potrafi mieć dużo większy rozmiar liścia, dwukrotnie co do tego. Same ogonki widać liściowe, jakie są grube. A pęd był wielkości, grubości palca, także naprawdę solidne, mocne pnącze, bardzo polecam. Pospolite, ale ja lubię pospolite rośliny i mam wrażenie, że dużo osób, które do Zielonego Domku zaglądacie, też sobie cenicie właśnie takie zwyklaki. Dam 1/3, tak jak producent zaleca, ale chyba trochę usunę, chyba zostawię 1/4, bo nie zmieszczę tych korzeni nijak. A muszę te korzenie jakoś sensownie tutaj poukładać w tej donicy. No, tak by się to prezentowało. Tak to jakoś zamocujemy. No, to całkiem szybko to idzie rzeczywiście. Może się, że jak tylko te rośliny będą sobie dobrze rodziły, to może by mi się nawet całkiem podobało. Chociaż ja nie ukrywam, że uwielbiam się grzebać w ziemi. Bardzo lubię też pracę w ogrodzie. Od tego w ogóle się zaczęła gdzieś moja przygoda z roślinami. Właśnie nie od roślin domowych, a od roślin ogrodowych i od rozmnażania roślin w ogrodzie. Także jest to taka moja duża pasja, którą Wam na pewno też przy okazji pokażę. Rozmnażaniem roślin właśnie tych ogrodowych to już od dobrych kilkunastu lat się zajmuję. I tam, o dziwo, bardzo mi się sprawdza ukorzenianie pędów zdrewniałych i to w ziemi. A jak tutaj zaczynam przygodę z roślinami domowymi i okazało się, że wszyscy ukorzeniają w wodzie, to podchodziłam do tego tak trochę z dużą dozą niepewności i niechętnie. Bo jak te ogrodowe rośliny próbowałam rozmnażać w wodzie, to zazwyczaj kończyło się katastrofą. Ale okazuje się, że te rzeczywiście w wodzie lubią rosnąć i no jakoś tak to wyszło, że polubiłam to rozmnażanie w wodzie, co zresztą widać, że słoiki, to jest taki słoiczek po jogurcie, na dobre zagościły w naszym Zielonym Domku. No i mamy przez sobą kolejną sadzonkę. No naprawdę leci to bardzo, bardzo szybciutko. Myślę, że się całkiem ładnie posadziłam, jeżeli chodzi o głębokość sadzenia. Tutaj ten pęd jest tak równo z tą linią, powiedzmy, podłoża, bo nie ziemi. No to dwie pierwsze sadzonki, powiedzmy, wsadzone do ceramisu. Zastanowię się, co kolejnego tam trafi. Chyba, że jeszcze tą jedną Floridę wsadzimy. Bo tak sobie myślę, ona miała takie tragiczne przeboje, ale chyba już jest gotowa. Chyba jest gotowa, zaraz do niej zerknę. Mam jeszcze taką sadzonkę mojego filodendrona Florida i jak widać wypuścił już nowego listka. To jest listek od mojej rośliny matecznej, taki mechanicznie uszkodzony, nie ma jednego uszka. No korzeni całkiem sporo, ale też widać, że jest taki glut obrośnięty, bo jak wyciągałam właśnie z tego drugiego wazonu, to nieładnie tam pachnie, więc umyję tą roślinę. Albo dotykam, twardy, pęd jest twardy, więc to tylko po prostu woda się zrobiła stara i trzeba ją po prostu wymienić, także muszę umyć tą sadzonkę, zresztą te pozostałe tam też muszę poprzeglądać, tylko tak sobie patrzę, że nijak mi się to nie zmieści, więc muszę też to przy okazji obciąć, także jeszcze będą takie dwie rzeczy do zrobienia i zaraz sadzimy też tą sadzonkę, zobaczymy. Filodendrona Florida też u nas jest pod dostatkiem, więc no nie boję się jakoś zaryzykować, także kolejna sadzonka, którą przygotujemy i wracamy z umytą sadzonką, jak widać glut został usunięty, korzenie są ok, tutaj już położyłam, to się tylko ceramic przykleja. Pęd idzie w ten sposób, więc jakoś tak to będę musiała posadzić, ten niestety jest taki sterczący w dół, no trudno, zobaczymy, czy nie będzie jakoś zanadto tej rośliny osłabiał, a tutaj na nowo przycięłam, bo właśnie no nie zmieściłabym tej rośliny inaczej do takiej doniczki. A większa jest bez sensu, bo system korzeniowy jest słaby, więc
Ta ósemka to jest naprawdę absolutnie największy rozmiar, jaki widzę dla takiej rośliny. Trzeba bardzo delikatnie koło tego nowego pędu, żeby go nie uszkodzić. Zresztą koło korzeni również musimy się starać bardzo, bardzo delikatnie gdzieś to granulki porozkładać. Tak docisnąć, ale tak nie maltretując tego. To jeszcze ten długi listek niestety nie ułatwia mi pracy. No z poprzednimi było trochę łatwiej, ale gdybym w ziemi sadziła, byłoby podobnie trudno, także w kurzędze są te granulki, jeszcze tak przyklejają do wszystkiego, bo wszystko jest mokre i do wszystkiego się wszystko przyczepia, także no nic. Ręce mam całe. No i tak to wygląda, czyli mamy nowy szybujący listek. Listek, który ten pęd już sobie sam wytworzył. I stary liść, który był pobrany razem z węzłem z rośliny matecznej. Także mamy kolejną sezonkę. I sprawdzimy, czy w ogóle to stabilnie dość stoi. Nie, jest ok, w porządku, nie będzie źle. Także takie trzy rośliny na dzisiaj. Takie trzy rośliny udało nam się dzisiaj przesadzić. To jest ten filodendron birkin, biedaczek, który został uszkodzony przy przesadzaniu, ponownie ukorzeniony i teraz trenuje ceramis. Ogryzek mojego syngonium. Syngonia podobno uwielbiają hydroponikę. Także zobaczymy, sprawdzimy. No i ten taki też kolejny biedaczek, drugi filodendron, czyli Florida Green. Zobaczymy. Jestem pozytywnie nastawiona, bo wszystkie trzy rośliny, te, które dzisiaj się zdecydowałam posadzić, mają korzenie przystosowane do życia w wodzie, więc mam nadzieję, że ta semihydroponika im rzeczywiście posłuży i nie będę tego wyboru żałowała. Także takie towarzystwo, kochani, Was dzisiaj razem ze mną serdecznie już żegna i dziękuję Wam za spędzony czas, za to, że zaglądnęliście do naszego zielonego domku. Zapraszamy Was znów. Zapraszamy Was na wspólne odliczanie do świąt. Myślę, że im bliżej świąt, tym więcej świątecznych akcentów się zacznie pojawiać, chociaż ja muszę przyznać, że w natłoku wszystkiego, co się dzieje, mało jeszcze czuję tą świąteczną atmosferę. Nie wiem jak u Was, ale mamy już wybraną choinkę, także można powiedzieć, już wstępny jakiś taki plan świąteczny jest. Życzę Wam dzisiaj, kochani, wszystkiego dobrego, wszystkiego zielonego, cudownego dla Was dnia, miłego wieczoru. Ładujcie akumulatory na kolejne dni. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za subskrypcję, za lajki, za komentarze. Pamiętajcie, że to jest właśnie to, co pozwala Wam wspierać mnie i ten kanał. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. A dzisiaj, kochani, wszystkiego cudownego dla Was. Dziękuję Wam. Pa, pa!